Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję dysku SSD od firmy Transcend. Jest to seria 370, dysk, który mam okazję testować. Jest to konstrukcja o pojemności 256 GB. W opakowaniu poza samym oczywiście dyskiem SSD Transcend znajdziemy również coś, za co należy się tutaj duża pochwała producentowi. To jest zatoka, właściwie taki przejściówka umożliwiająca nam instalację dysków 2,5-calowych w zatokach dla dysków 3,5-calowych. Bez problemu więc możemy zainstalować dysk SSD Transcend również w takich obudowach, które nie mają dedykowanych miejsc. No i na standardowym wyposażeniu są również śrubki. Sam dysk Transcend to konstrukcja 2,5-calowa o grubości zaledwie 7 mm. To pozwala na jego instalację również w takich komputerach jak ultrabooki. Oczywiście nie wyklucza możliwości instalacji tego dysku w normalnych stacjonarnych komputerach. Obudowa dysku czarna z charakterystyczną dla Transcend naklejką wykonana z tworzywa. Waga tego dysku to zaledwie 52 gramy. Pierwszym testem, jaki zrobimy, to będzie test szybkości uruchamiania systemu operacyjnego do momentu, kiedy włączę przeglądarkę internetową. Jeżeli chodzi o taką informację techniczną, dosyć ważną, w tym momencie to płyta główna ustawiona jest w stan szybkiego bootowania, natomiast to nie jest ultra fast, to jest po prostu fast. Wszystkie informacje znajdą się w recenzji tekstowej, także zaczynam sobie pomiar. Jednocześnie włączyłem stopę. To jest system normalnie działający, zainstalowany systemem operacyjnym, programami, grami, z którego też normalnie korzystam przy okazji testów. System Windows już się włączył i przeglądarka również. Całość zajęła niecałe 41 sekund. Drugi test praktyczny zapewne potrwa trochę dłużej, bo tutaj sprawdzimy sobie, jak szybko włączy się rozgrywka wieloosobowa Battlefield 4. I tutaj mamy dodatkowo wersja ta uruchomiona 64-bitowa. Mapa tutaj nie ma większego znaczenia. Weźmiemy sobie linię kolejową. Tutaj slot powinien być wolny. Nie jest slot wolny. W takim razie to zamykamy i otworzymy sobie, zobaczymy, jak wygląda teraz sytuacja. Co tu mamy? Tutaj mamy parę miejsc wolnych, możemy brać to. A tak, to jest premium, a premium nie mamy. Nie zwróciłem uwagi kompletnie, ale tutaj mamy. Ok, startujemy. Dołączamy od razu do serwera. Stoper już włączony. A pomiar zatrzyma w momencie, kiedy na ekranie ukaże się plansza umożliwiająca już dołączenie do gry. Widzicie, teraz już mam logowanie. Zrobimy sobie tutaj od razu pełny ekran, żeby nie przegapić odpowiedniego momentu. Wczytywanie gry. Fabryka 311. Podbój. Swoją drogą chyba jedna z lepszych map w Battlefield 4. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam do komentowania. Mi się ta mapa, szczerze mówiąc, chyba najlepiej podoba i linia kolejowa właśnie w Battlefieldzie. No już jest 41 sekund i koniec. Pomiar zatrzymany, czyli tutaj niewiele dłużej to trwa niż uruchamianie systemu operacyjnego, bo zaledwie 44,3 sekundy. Dysk, który dotarł do testu, był tutaj fabrycznie nowy, co widzimy po czasie pracy dysku oraz ilość jego uruchomień. To wszystkie oczywiście są moje. Jeżeli chodzi o tryb, to oczywiście seria ATA SATA 3 do 6 gigabitów na sekundę i mamy tego potwierdzenie. Testy syntetyczne przeprowadziłem w trzech programach, a to Disk Benchmark, ASSSD oraz Crystal Disk Mark. Te trzy programy różnią się często między sobą wynikami pomiędzy SSD a Crystal Disk Mark. One są mniej więcej zbliżone, natomiast często bywają duże różnice pomiędzy tym, co pokazują te dwa programy, a to Disk Benchmark. W tym przypadku wyniki są zbliżone. Jeżeli chodzi o prędkość zapisu sekwencyjnego, to zarówno w przypadku dwóch programów Crystal Disk oraz ASSSD i Atto Disk Benchmark te wartości dochodzą do 300 MB na sekundę, tylko w przypadku w zasadzie Atto Disk Benchmark te wartości przekraczają czasami 310, natomiast nie przekraczałem 310, nie przekraczałem 300 w ASSSD. Natomiast jeżeli chodzi o prędkości odczytu, one tutaj są godne pochwały. W przypadku Atto Disk Benchmark
te sięgają do około 540 MB na sekundę, natomiast do 500 dobijają w przypadku programów SSSD oraz Crystal Disk Mark. I tu chciałbym zaznaczyć, że to są testy wykonywane podczas czy na dysku, który posiada zainstalowany system operacyjny działający, natomiast wyniki na czystym dysku będą przedstawione i omówione w recenzji tekstowej. Osobno kilka słów chciałbym poświęcić omówieniu programu SSD Scope od Transcend. To jest program, który przede wszystkim umożliwia migrację naszego starego systemu na nasz nowy dysk SSD. Jak tutaj widzimy, mamy ikonę dysku HDD, takiego akurat nie mam w tym momencie zainstalowanego, więc tutaj nie dałoby się sklonować, nie mam nic do wyboru, jeżeli chodzi o miejsce, na które dysk ma być później przeniesiony. Nie ma po prostu drugiego dysku. No i później dysk SSD. Ten system, który tutaj widzicie, został właśnie przeniesiony na dysk Transcend za pomocą tego narzędzia. Odbyło się to bez najmniejszych zgrzytów, problemów z konfiguracją. Natomiast program sam SSD Scope umożliwia również podgląd raportu Smart, sprawdzenie, czy jest aktywna funkcja Trim. Możemy sobie zrobić update firmware'u. Możemy sobie dysk po prostu sformatować, przeskanować, sprawdzić jego wydajność, sprawdzić raport Smart, no i podejrzeć informacje o samym dysku. Na opłacalność zakupu tego dysku o pojemności dokładnie 256 GB, który na chwilę obecną kosztuje około 216-220 zł, należy patrzeć przede wszystkim oczywiście przez pryzmat konkurencji oraz samej ceny tego nośnika. Na dużą pochwałę zasługują prędkości odczytu tego dysku, które bez problemu dobijają, a w zależności od testu, który przeprowadzamy, przekraczają również 500 MB na sekundę. To jest wynik naprawdę godny uwagi. Niestety po tym dysku następcy serii 340 jednak spodziewałbym się, zwłaszcza w pojemności 256 GB, większych prędkości zapisów. Niestety te w każdym programie i w testach praktycznie dochodzą do około 300 MB na sekundę. I to moim zdaniem jest mało. Pamiętajmy o tym, że wydajność dysków SSD zależy również od ich pojemności i im dysk o większej pojemności, tym mamy lepsze wyniki. Tutaj mamy prędkości odczytu na poziomie około 500 MB na sekundę i zapisu około 300 MB na sekundę. Przekłada się to oczywiście na realny wzrost wydajności całego systemu operacyjnego, ponieważ uruchomienie systemu Windows to do momentu otwarcia przeglądarki oraz możliwości wyszukiwania to zaledwie 40 sekund z małym kawałkiem, a jeszcze teraz patrzcie na przykład na Battlefield 4, od włączenia, próby dołączenia do gry po wybraniu serwera, aż do momentu, kiedy mogliśmy się odrodzić i wkroczyć do akcji, mijają zaledwie 44 sekundy z małym kawałkiem. To są naprawdę wyniki bardzo dobre. Jeżeli obserwujecie również mój kanał na YouTube, wiecie, że dyski Transcend zarówno serii wcześniejszej, czyli 340, jak i te 370, trafiają również do komputerów moich klientów z prostych przyczyn. One są tańsze od konkurencji, bo tutaj na przykład dysk chociażby Goodram C100 kosztuje około 40 zł więcej za pojemność 6 GB mniejszą, bo tam mamy 250, nie 256 GB jak w przypadku firmy Transcend. I te prędkości są lepsze, no ale przychodzi nam za ten dysk dopłacić. Dużą zaletą Transcend jest program SSD Scope, który producent nie tyle dodaje do samego dysku, ale umożliwia oczywiście jego bezproblemową obsługę. Możemy go pobrać ze strony producenta. Mamy tutaj nawet również osobny QR kod, żeby dowiedzieć się więcej i poczytać sobie na temat tego programu. Bez problemu umożliwił migrację systemu Windows 7 64-bitowego z zainstalowanymi sterownikami, programami normalnie używanego na nowy dysk twardy. Nie było z tym najmniejszych problemów, a system działał jak najbardziej prawidłowo i stabilnie. Moja ocena tego dysku? Mocne, naprawdę mocne 4,5. Szkoda, że te prędkości zapisu nie są szybsze, bo z pewnością Transcend SSD 370 dostałby pełną piątkę. Ode mnie na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania oraz do pełnej recenzji na naszym portalu. Link w opisie filmu.